Witam Cię bardzo serdecznie w audycji GeekCast. To podcast o pracy freelancera, startupach i pasjach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć pracować z domu, jak rozwinąć swoją firmę lub po prostu interesuje Cię świat, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o takiej bliskiej mi dosyć rzeczy, czyli o budżecie domowym. Od kilku lat właściwie w moim domu, w mojej rodzinie stosujemy budżet domowy, który pod wieloma względami wręcz zrewolucjonizował moje podejście do pieniędzy i do zarabiania. Najpierw cofnijmy się dwa kroki. Czym dla mnie budżet domowy jest, a czym nie jest? Dla wielu osób budżet domowy to tylko i wyłącznie spisywanie wydatków. Innymi słowy, każdy rachunek, faktura, czy tam jakaś stała opłata, którą wydajemy, paragon ze sklepu, jest odnotowywany w zeszycie czy w Excelu i na podstawie tego powstaje jakiś taki miesięczny budżet, czyli to, ile wydaliśmy na różnego rodzaju cele. Natomiast to nie wszystko. Z mojej perspektywy taki sposób prowadzenia budżetu domowego oczywiście jest w pewnym aspekcie dobry, bo już nam coś daje, jakąkolwiek informację, natomiast jest to taki dosyć podstawowy błąd przy budżetowaniu, ponieważ tak naprawdę dobry budżet domowy jest dopiero wtedy, kiedy uczymy się rozsądnie planować. I to wcale nie musi być trudne, ani nie musi być wcale skomplikowane. Ja osobiście wykorzystuję na ten moment po prostu plik Excela, który trzymam sobie w chmurze. Dzięki temu mam do niego łatwy dostęp, mogę go w dowolnym momencie edytować, mam do niego dostęp z telefonu, z tabletu, z komputera itd. Poza tym też moja żona ma do niego dostęp, więc w dowolnym momencie w łatwy sposób może sprawdzić, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe zapasowe środki. Raz w miesiącu, i to bywa bardzo różnie, czasami na początku miesiąca, czasami na koniec miesiąca, zależy kiedy dokładnie mam czas, aby rozplanować wydatki na kolejny miesiąc, to siadamy razem z żoną i analizujemy wspólnie budżet domowy, aby dokładnie zaplanować wydatki. Nie zrozum mnie źle. Nie chodzi też o taką sytuację, w której liczysz każdą złotówkę, bo nie ma nic złego, przynajmniej z mojej perspektywy, w przekroczeniu budżetu. Zaraz o tym powiem troszeczkę więcej. Na ten moment, po kilku latach właściwie już takiego rozsądnego prowadzenia budżetu domowego, mam 25 kategorii, w których staram się po pierwsze planować, a później zliczać wydatki. I to dotyczy takich podstawowych, można by było powiedzieć, kategorii, czyli po pierwsze, na przykład jedzenie na mieście, jedzenie w domu. Co prawda nie jadamy bardzo często na mieście i zawsze miałem takie wrażenie, że raczej jadamy głównie w domu i tylko okazjonalnie, rzadziej niż raz w tygodniu, czasami rzadziej niż dwa razy w miesiącu, wychodzimy zjeść coś na mieście. Natomiast kiedy podsumowałem różnego rodzaju przekąski, jakieś, nie wiem, szybkie dodatkowe jedzenie na mieście, hamburgera w McDonaldzie, a potem frytki i nie wiem, jakieś tego typu drobne jedzenia właśnie na mieście, to okazało się, że w moim przypadku ta kwota bardzo mocno wzrosła. To jest spora kwota, którą wydaję każdego miesiąca. Oprócz tego w tych kategoriach znajdują się też oszczędności, czyli to, ile próbuję odkładać na przyszłość. Znajdują się też takie kategorie jak inwestycje, ponieważ staram się od czasu do czasu coś z moimi środkami zrobić w mądry sposób. O tym będzie już kolejny odcinek podcastu. W moim budżecie domowym znajdują się też takie wydatki cykliczne, na przykład przegląd samochodu, przegląd u lekarza, czyli dentysta, czy jakieś inne medykamenty, które trzeba kupić i tak dalej. Davy Ramsey to jeden z takich popularniejszych podcasterów, youtuberów w pewnym sensie również, wypowiadając się na temat długów, oszczędzania i pokonywania długów, powiedział on kiedyś: budżet to mówienie twoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, dokąd one same sobie poszły. No i dla mnie to jest faktycznie bardzo istotne, ponieważ dzięki temu to jest kolejny taki aspekt. Oprócz rozsądnego planowania czasu, to rozsądne planowanie w budżecie domowym powoduje też, że mam takie poczucie kontroli nad tym, co mnie otacza. A tego bardzo potrzebuję. Mój mózg, moja głowa, tak jestem skonstruowany, że lubię mieć takie poczucie porządku i kontroli nad tym, co mnie otacza. I budżet domowy, dobrze prowadzony, daje też taką jasną informację, ile masz, wiesz, ile będziesz miał i wiesz, ile wydasz. Wcześniej oszczędzanie wydawało mi się wręcz niemożliwe. To znaczy wychodziłem z założenia, że jeżeli kończę z zerem albo coś tam zostaje na koncie, to jest całkiem okej. Natomiast dopiero później, wnikając w ten temat,
kiedy zacząłem czytać bloga oczywiście Michała Szafrańskiego, którego serdecznie polecam i pozdrawiam, Marcina Iwucia, Macieja Samcika czy innych blogerów finansowych, to doszedłem do wniosku, że warto byłoby również w mojej rodzinie zbudować takie dwa fundusze. Fundusz bezpieczeństwa i fundusz awaryjny. Jeden i drugi jest jeszcze u mnie cały czas w trakcie budowy, jak gdyby nie jest to coś, co mnie satysfakcjonuje na dzień dzisiejszy. Natomiast pierwszy, czyli ten fundusz bezpieczeństwa, to taki fundusz, który powoduje, że moja rodzina przez kilka miesięcy może żyć bez żadnych dochodów. W moim przypadku jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ prowadzę firmę i to firmę niewielką, właściwie jednoosobową. Oprócz tego oczywiście jeszcze mam spółkę inwestycyjną, czyli SafeSeo, w której cały zysk jest reinwestowany. Jakby dosyć trudno jest prognozować przychody w perspektywie kilku lat czy kilku miesięcy. Oczywiście mam jakąś tam perspektywę i jakichś stałych klientów, natomiast nie mam takiej stuprocentowej pewności jak pracownik etatowy, że za pół roku, o ile oczywiście nie zostanie zwolniony, będzie miał wypłatę. No ja takich stałych wpływów po prostu nie mam, więc dla mnie te fundusze są dużo bardziej istotne. Ale jestem w stanie zbudować taki fundusz bezpieczeństwa, ponieważ dokładnie wiem, ile miesięcznie wydaję. Kwota, którą potrzebuję na opłacenie kredytu mieszkaniowego, na jedzenie, picie, czy takie rzeczy cykliczne właśnie jak paliwo, przeglądy, ubezpieczenia itd., itd. I wiem doskonale, ile miesięcznie potrzebuję, aby spokojnie funkcjonować bez zmniejszenia standardu życia, ale równocześnie w tym samym miejscu dobrze wiem, w których miejscach mogę przyciąć pewne wydatki, gdzie w jakiś sposób uciekają mi pieniądze, o czym za chwilę też Ci więcej opowiem. Drugi taki fundusz to fundusz awaryjny. To taka sugerowana kwota około 3000 zł, którą zawsze masz na koncie. To jest taka żelazna racja, której po prostu nigdy nie wydajesz. Dlaczego warto ją zbudować? Wielu uważa, że takie leżące pieniądze nie pracują, więc lepiej byłoby je wydać chociażby na konsumpcję. No nie do końca. Taki fundusz awaryjny, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest na awarię. Jeżeli nagle padnie Ci pralka, lodówka czy jakiś inny element w Twoim domu, który jest Ci bardzo potrzebny, zalejesz sąsiada, coś się wydarzy, wybijesz ząb i nagle musisz pójść do dentysty, złamiesz nogę i potrzebujesz jakichś nietypowych leków, czy cokolwiek się po prostu w Twoim życiu wydarzy, to masz skąd wziąć w takim pierwszym odruchu pieniądze. Te 3000 to nie jest duża kwota, natomiast przy takiej większości niewielkich awaryjnych sytuacji jesteś w stanie sobie poradzić, co bardzo istotne, bez ratowania się pożyczką czy kredytem. Niestety dzisiaj dostępność kredytów jest bardzo kusząca, to jest bardzo proste. W moim banku, a korzystam z mBanku na dzień dzisiejszy, właściwie wszystkie konta mam tam ulokowane, uruchomienie kredytu odnawialnego to właściwie chyba 6 kliknięć i z limitu 1000 zł, który utrzymuję na swoim koncie z różnych względów, o czym jeszcze Ci kiedyś opowiem, mogę zrobić 20 tysięcy i jest to dosłownie w ciągu kilku kliknięć. I w takich sytuacjach awaryjnych albo inwestycyjnych, jakich jestem teraz, bardzo to może kusić. Dlatego warto takie dwa budżety zbudować i jesteś w stanie je budować dopiero wtedy, kiedy prowadzisz dobry budżet domowy. Prowadzenie budżetu domowego wcale nie musi być trudne czy skomplikowane. Nie myśl sobie o tym jako o takim przykrym obowiązku, który musisz wykonywać. W moim artykule na temat budżetu domowego, który opublikowałem jakiś czas temu, możesz pobrać mój Excel, z którego ja korzystam. Bazowałem na Excelu Michała Szafrańskiego, którego dostosowałem po prostu pod swoje potrzeby. Po prostu zrób sobie takie proste ćwiczenie. Spróbuj tak losowo uzupełnić kolumnę B bodajże, w której możesz wpisywać, ile chcesz wydać. Czyli są tam kategorie, na przykład jedzenie w domu. Niech to będzie 500, 1000, 2000 zł, w zależności jak dużo masz rodziny. Później masz kategorię wydatki na mieście, czyli jedzenie na mieście. Wpisz jakąś losową kwotę, taką, którą mniej więcej wydaje ci się, że wydajesz każdego miesiąca. Później spróbuj też uwzględnić mniej więcej swoje dochody, swojej partnerki czy partnera. Spróbuj wpisać też, ile dokładnie w danym miesiącu zarobisz. Wypisać mniej więcej rachunki. Nie sprawdzaj ich. Nie chodzi o to, żebyś w tym ćwiczeniu nie sprawdzał dokładnie tych kwot, które wydajesz. Nie szukaj na koncie wydatków z karty, czy nie sprawdzaj faktur, które dostajesz za prąd czy za wodę. Tylko spróbuj mniej więcej je wpisać. A później przez mniej więcej miesiąc spróbuj je po prostu dokładnie odnotowywać. Jestem przekonany, że przestrzelisz swoją prognozę spokojnie o 20-30% i będziesz wydawał dużo więcej niż Ci się wydaje, że wydajesz. Później oczywiście ten plan możesz optymalizować, poprawiać. Oczywiście rozumiem, że przy każdym zakupie w sklepie za 4 czy 5, 10 zł nie będzie Ci się chciał uruchamiać Excela i przepisywać bardzo dokładnie tych kwot. Tutaj masz kilka sposobów, w jaki sposób można byłoby to rozwiązać.
Takim najprostszym jest po prostu zbieranie paragonów, wrzucanie je w jedno stałe miejsce. W moim przypadku była to po prostu taka skrzyneczka, która leżała przy moim biurku, w której ja i moja żona regularnie wkładaliśmy wszystkie paragony. Te paragony raz w tygodniu po prostu faktycznie wyciągałem, przepisywałem do Excela i na tej podstawie powstawał mi budżet domowy. Proste, wcale nie takie trudne, na początku zajmuje kilkanaście minut i bardzo szybko dowiesz się właśnie o tych stałych wydatkach, ile tak naprawdę tych pieniędzy ci po prostu gdzieś tam ucieka. Bardzo ważne, staraj się też nie zakładać, że masz taką krystalicznie dobrą pamięć i będziesz pamiętał każdą wydaną złotówkę, bo nie o to tutaj chodzi. Wbrew pozorom, takie małe kwoty mają bardzo duże znaczenie. Kiedyś wydawało mi się, że takie wydatki do 10 zł nie powinny być liczone, bo to przecież drobne wydatki. Poszedłem sobie do Biedronki, kupiłem sobie loda, w Żabce kupiłem puszkę Coca-Coli, idąc do pracy, czy cokolwiek innego, nie wiem, pomarańcz, jabłko, bądźmy bardziej fit. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale jeżeli takie wydatki podsumujesz w skali miesiąca, czy w skali roku, no to może się okazać, że takie wydatki urosły do bardzo dużej rangi. No bo 4 zł to niewiele, ale czy 5 zł, ale już 10 takich wydatków po 5 zł, to już 50 zł. Za 50 zł można opłacić jeden rachunek tak naprawdę. Więc wbrew pozorom ma to bardzo duże znaczenie. W dodatku, jeśli twoja żona albo partnerka, partner, mąż wydaje również takie drobne kwoty po 4-5 zł i na początku ich nie zsumujesz, to może się okazać, że miesięcznie ucieka ci nawet 100 zł. Spróbuj też pomyśleć o tych kwotach, które wydajesz właśnie rocznie. Ubezpieczenie, czy to na przykład jakieś, nie wiem, stałe składki do spółdzielni, jeżeli mieszkasz w spółdzielni, tam są jakieś nietypowe fundusze, które musisz zapłacić, jakieś podatki związane z nieruchomościami, może właśnie coś związanego z samochodem, przegląd, wymiana oleju, jakieś paski i tego typu historie. Warto to również sobie rozpytać w skali roku. Takie rozsądne planowanie to bardzo naturalna droga do generowania oszczędności. I wrócę do tego pierwszego elementu, czyli że przekraczanie budżetu nie jest złe. Nie chodzi tutaj o to, aby stać się skąpcem albo w jakiś sposób bardzo mocno pilnować każdej wydawanej złotówki. Nie do końca tutaj o to chodzi. Ja często niektóre kwoty wpisuję już później szacunkowo. Czyli pamiętam, że byłem 2 czy 3 razy na jakichś małych zakupach, przeglądam konto, nie wypisuję co do grosza, tylko zaokrąglam na przykład do pełnej kwoty. Jeżeli wydałem 9 zł, wpisuję mój budżet domowy 10, tylko po to, żeby po prostu mieć mniej więcej orientację. I nie boli mnie to, jeżeli takie wydatki przekraczam. Bardzo regularnie, ze względu na to, o czym wspomniałem Ci już wcześniej, czyli taki brak do końca możliwości prognozowania mojej pracy, regularnie przestrzelam się z budżetem na benzynę, na paliwo. Wydawało mi się, że wydatki na poziomie 300 zł będą ok. Szybko się okazało, że ze względu na wyjazd do klientów 500 zł mi nie starcza, a i tą kwotę bardzo regularnie, mimo że mam ją w miarę stare zaplanowaną i rocznie to mniej więcej taka kwota jest, bardzo regularnie ją przestrzelam. Ale to nie jest nic złego. Po prostu, kiedy robię sobie jakieś podsumowanie kwartalne czy półroczne, kiedy próbuję sprawdzić, na co wydawałem pieniądze, czy wydawałem je też na dobre rzeczy, czy pomagałem drugim, no to może się okazać, że faktycznie są rzeczy, które mogą podlegać optymalizacji. W moim przypadku właśnie tak było w szczególności z wydatkami z jedzeniem na mieście. Wydawało mi się, że bardzo rzadko jedziemy na mieście i że właściwie z moją żoną po prostu jesteśmy tam okazjonalnie. Po prostu od czasu do czasu zdarza nam się wyjść coś zjeść. Natomiast kiedy podsumowałem te wydatki, okazało się, że to jest właściwie czasami więcej niż wydawaliśmy na jedzenie w domu. Chociaż wydawało mi się, że to naprawdę są sporadyczne okazje. To mogło podlegać optymalizacji. Znaczy, dzięki temu wiedziałem, że w tej kategorii w moim odczuciu wydaję trochę za dużo i mógłbym nad tym przysiąść. Jeżeli zminimalizowałbym te wyjścia raz czy o dwa w miesiącu, czy bardziej świadomie będę do tego podchodził, że chcę w tym miesiącu wydać nie więcej niż x złotych na jedzenie na mieście, to jestem w tym miejscu w stanie generować oszczędności. Jeżeli wiem, w jaki sposób te pieniądze wydaję, to wiem, w jaki sposób mogę je właśnie optymalizować, czyli w jaki sposób moje pieniądze się rozchodzą i gdzie one tak naprawdę uciekły. Na moim blogu znajdziesz też aplikację, z której ja korzystam. Tak jak wspomniałem, korzystam też z Excela i tam spisuję swoje wydatki, ale możesz też skorzystać chociażby z takiej aplikacji jak Wydatkonotes. To jest aplikacja, z której ja od czasu do czasu korzystam. Ona jest bardzo prosta. Po prostu skanujesz telefonem rachunek, paragon i ona automatycznie wpisuje Ci w określone kategorie Twoje wydatki. Jeżeli nie lubisz tego przepisywać, no to Wydatkonotes może Ci to bardzo, bardzo, bardzo uprościć.
Jednym z najpopularniejszych artykułów na moim blogu jest artykuł zatytułowany 29 sposobów na zarobienie dodatkowych pieniędzy. To naprawdę fajny artykuł, który naprawdę bardzo lubię. Dłuższy czas nad nim siedziałem. No i tam faktycznie znajdziesz sporo różnego rodzaju takich sugestii, gdzie i w jaki sposób możesz zarobić dodatkowe pieniądze. Jednym z takich najistotniejszych elementów zarabiania pieniędzy jest oszczędzanie i właśnie prowadzenie budżetu domowego. Moim zdaniem, w szczególności żyjąc w Polsce, prowadzenie budżetu domowego to podstawa. Jeżeli zarabiasz bardzo dużo i w dalszym ciągu z każdego miesiąca bardzo dużo ci zostaje, to spoko, faktycznie nie potrzebujesz budżetu domowego i zastanawiania się nad tym, w jaki sposób wydać te pieniądze. Jeżeli po prostu potrafisz żyć w taki sposób, że pieniądze spływają, a ty i tak tylko wydajesz na podstawowe potrzeby, to jest okej. Natomiast w większości przypadków no, nie mamy takiego zapasu gotówki, aby po prostu móc sobie pozwolić na wszystko, co nas otacza. Czasami mamy też jakieś pomysły inwestycyjne. Większe mieszkanie, nowy samochód, to niekoniecznie inwestycje, bo to są jakieś tam źródła tak naprawdę, które nam nie przynoszą pieniędzy, więc to nie są inwestycje. Ale są to wydatki, które musisz zaplanować, które musisz uwzględnić. Dla mnie osobiście pierwszy etap prowadzenia budżetu domowego był trochę wstrząsający. Uświadomiłem sobie, jak wiele pieniędzy ucieka mi na zupełne głupoty, których kompletnie nie potrzebuję, które nie poprawiają mojego standardu życia i tak naprawdę nic mi nie dają. Bardzo mocno dotknęła mnie też taka inflacja życia osobistego. Co mam na myśli? 5 lat temu właściwie na dzień dzisiejszy poślubiłem moją żonę. Wspaniałą kobietę. Mieliśmy wtedy oboje pracę. Ja pracowałem już w korporacji. Bardzo szybko zdarzyło mi się tam awansować. Byłem już kierownikiem w dziale sprzedaży. Tak naprawdę w stosunku do poprzednich lat moja wypłata wzrosła 2 czy 3-krotnie, więc tak naprawdę środków mieliśmy dużo więcej. Kupowaliśmy różnego rodzaju takie oczywiste rzeczy, właśnie jak chociażby wyposażenie mieszkania, czy po prostu rzeczy do życia, takie codzienne, nic nieznaczące rzeczy. Ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad 2 rzeczami. Pierwsza z nich to to, że im więcej zarabiam, tym więcej wydaję. To nie było tak, że moja pensja wskoczyła 2 czy 3-krotnie wyżej, a mi coś z tych pieniędzy zostaje. Okazało się, że każdego miesiąca ląduję w zero. Nie mam więcej pieniędzy, chociaż znacznie więcej zarabiam. To było dla mnie bardzo niepokojące uczucie, ale jakoś się tak ignorowałem, bo przecież niczego mi nie brakowało. Wszystko było na co dzień, pieniądze jakby nigdy nie były większym problemem u nas. Miałem takie poczucie, że jeżeli potrzebuję na coś nagle wydać, czy nawet na jakąś niewielką, czy nawet większą przyjemność, to nie ma problemu, bo w razie czego w przyszłym miesiącu mniej wydamy i przecież wszystko jest ok. Natomiast na jednym z blogów finansowych przeczytałem kiedyś takie zdanie, które mnie bardzo mocno wstrząsnęło. Brzmiało ono mniej więcej tak. Dzisiaj nie masz długów, prawda? Czujesz się z tym ok. Prawdopodobnie dobrze zarabiasz i nie posiadasz większych oszczędności. Ale zastanów się, ile dni lub tygodni dzieli cię od zaciągnięcia kredytów i pożyczek? Czy przypadkiem nie jest to brak jednej wypłaty? I kiedy zacząłem to analizować, to faktycznie tak było w moim przypadku. Jeśli utraciłbym tą pracę, to bardzo szybko okazałoby się, że nie mam na rachunki w przyszłym miesiącu. Byłbym w bardzo tragicznej sytuacji. Oczywiście moja żona w tym czasie zarabiała też jakieś pieniądze, natomiast było to mniejsze źródło finansowania i tak naprawdę były to pieniądze głównie przeznaczone na jej własne potrzeby czy przyjemności, a całą kwestię utrzymania domu miałem na swojej głowie. Choć od zawsze, właściwie w taki niemalże intuicyjny sposób, bardzo mocno stroniłem od kredytów konsumenckich, no to jednak, czy jakichkolwiek pożyczek, to jednak na koniec miesiąca lądowałem z zerem na koncie czy z jakąś bardzo niewielką kwotą. I to właśnie regularne prowadzenie budżetu domowego spowodowało, że bez żadnej zmiany w standardzie życia zacząłem kontrolować moje wydatki i potrafiłem powiedzieć sobie: Michał, stop. Albo jeszcze inaczej, w moim budżecie zaplanowałem oszczędności, czyli zaplanowałem sobie, że każdego miesiąca część zarobionych pieniędzy wrzucę na lokatę czy na osobne konto, w którym po prostu będą sobie w odpowiedni sposób czekały. I to był pierwszy zakup, który dokonywałem w danym miesiącu. Czyli kiedy wpływało do mnie wynagrodzenie od mojego pracodawcy, to zgodnie z moimi celami zaczynałem zgodnie z budżetem domowym płacić różnego rodzaju rachunki. Prąd, woda, czynsz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jedną z pozycji było
wpłać na konto oszczędnościowe 200-100 zł. Nieistotna jest teraz ta kwota, ile ty będziesz w stanie przelewać, ale po prostu, żeby jakąś niewielką część tego wynagrodzenia potraktować jak zwykły rachunek, który musisz opłacić. Dzięki czemu w sposób prawie niezauważalny na koncie oszczędnościowym rosną ci jakieś kwoty. Więc często Marcin Iwódź mówi, że to sobie powinieneś zapłacić jako pierwszemu. I w dużym aspekcie się z nim zgadzam. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno zrewolucjonizowała moje podejście do budżetu domowego. To właśnie świadomość tego, ile i gdzie, w jaki sposób wydaję. W szczególności właśnie w takich kategoriach jak prąd, jak rachunek za telefon, za internet, czy po prostu inne media. Wcześniej nie za bardzo się na tym zastanawiałem. Netflix 49 zł, prąd 140, woda jakieś tam 25, śmieci jakieś tam 30, okej, jakaś tam kwota się z tego zbierała. Internet, też jakaś dodatkowa kwota. I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co mógłbym z tymi kwotami zrobić. Oczywiście pamiętałem, że od czasu do czasu należy przedzwonić, spytać o nową ofertę, ale nigdy w jakiś sposób tego nie planowałem. Natomiast kiedy zebrałem wszystkie takie rachunki za media, internet, dwa telefony, te wszystkie usługi dodatkowe, właśnie Showmax, Netflix, czy jakieś tam jeszcze inne, które się znalazły, to nagle się okazało, że to jest bardzo... To nagle okazało się, że te wszystkie drobne wydatki urosły do wielkiej kwoty. Ponadto czasami, w moim przypadku tak było, niektóre rachunki zauważyłem, że rosną, chociaż nic się nie zmieniło w moim życiu. Na przykład tak było z rachunkiem za prąd lub też z rachunkiem za telefon. Okazało się, że coś tam operator sobie dodatkowo powłączał. W moim przypadku ten rachunek wyglądał bardzo prosto i postaram się tak w dwóch czy trzech zdaniach o tym opowiedzieć. Telefon mojej żony na tamten moment to był abonament około 80 zł. To było jakieś 3-4 lata temu. No, oczywiście to był telefon na firmę, wtedy moja żona prowadziła własną działalność gospodarczą, więc to jakoś tam się jeszcze oczywiście na tym traciło. Oczywiście jeszcze w jakiś sposób się to optymalizowało, bo płaciło się mniejszy rachunek, ale upraszczając, było to około 80 zł. Mój telefon około 65. Internet w domu, który wtedy mieliśmy po kablówce, to było około 72 zł. No i kiedy połączyliśmy te wszystkie rachunki, no to okazało się, że ta kwota jest całkiem spora. Po prostu pewnego razu chwyciłem za telefon, obdzwoniłem te wszystkie trzy miejsca i spytałem o aktualne promocje, czy też przypadkiem moje umowy się już nie skończyły. I łącznie, zmieniając operatora w przypadku sieci komórkowej oraz na tamten moment mieliśmy internet opiewający bodajże teoretycznie na prędkość do 100 mega, natomiast nigdy nie działał więcej niż 40. Więc zmniejszyłem swój rachunek do prędkości 60 mega i nadal miałem tą samą prędkość około 40. Natomiast łącząc te wszystkie rzeczy, zmieniając operatora i zmieniając promocję, zoptymalizowałem swoje wydatki o 48 zł. W dodatku okazało się, że na przykład w telefonie mam więcej internetu niż wcześniej. Czy to dużo, czy to mało? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Osobiście, gdyby ktoś dał mi 50 zł, to pewnie bym się ucieszył. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem te wydatki liczyć w skali roku, to jest już 500 zł, nawet więcej, 600 zł. To jest 600 zł, które realnie wydawałbyś ze swojej kieszeni. Oczywiście dopóki tych 50 zł nie zostawisz w kieszeni, to nie zauważysz tych pieniędzy. To była pierwsza kwota, właśnie wygenerowane dodatkowe 50 zł, które podjąłem decyzję, że będę przekazywał na konto oszczędnościowe. Skoro i tak jestem przyzwyczajony do tego, że ta kwota ucieka z mojego portfela, no to niech ucieka chociaż w mądre miejsce. Oczywiście tego typu rzeczy można było zrobić dużo więcej, bo na przykład wymieniliśmy żarówki w mieszkaniu na bardziej energooszczędne, co przełożyło się na około 35 zł rachunku mniej. Mieszkam w niewielkim mieszkaniu w Bydgoszczy, w związku z czym nie miałem jakoś bardzo wielu tych żarówek do optymalizacji, do poprawienia na energooszczędne, więc w moim przypadku ta różnica to nie była spektakularna, to było 30 zł, ale w momencie, kiedy masz dom albo jakąś większą nieruchomość, w której miejsc, punktów świetlnych jest więcej, to ta optymalizacja może Ci przynieść dużo wyższą kwotę. I znowu dokładnie tak samo jak w tym pierwszym przypadku. To była kolejne 35 zł, które po prostu postanowiłem przekazywać na cele oszczędnościowe lub na inwestycje, ponieważ byłem przyzwyczajony do wydawania tej kwoty. Nie bolało mnie to w żaden sposób, ale okazało się, że mam dodatkowe 35 zł, więc po prostu przeznaczyłem je na oszczędność. Podobnie dotyczy to też chociażby jedzenia czy różnego rodzaju elementów, które można optymalizować. Lekarstwa. W tym przypadku moja żona, biorąc niektóre leki w sposób cykliczny co miesiąc, zmieniając tak naprawdę na zamiennik, okazało się, że mamy ponad 15 zł dodatkowych. To nie jest znowu wiele,
Ale to jest kolejna kwota. To już jest 100 zł miesięcznie, łącząc te trzy poprzednie rzeczy, które wyłapałem dopiero, kiedy zacząłem prowadzić budżet domowy. Wcześniej było to niemożliwe. Kiedy zacząłem prowadzić budżet domowy, zauważyłem, że te pieniądze tutaj mi uciekają i okazało się, że mam w budżecie 100 zł. Dodatkowe 100 zł, które mogę przeznaczać na cele oszczędnościowe. Z oszczędzaniem i z budżetem domowym łączy się jeszcze jedna rzecz. W moim przypadku jest ta kategoria sprzedane na Allegro. I nie mam zwyczaju na co dzień handlować w tym momencie jakimiś produktami. Nie mamy sklepu internetowego. Łącząc budżet domowy i metodologię GTD, czy też oszczędzania czasu i pieniędzy, wpisałem sobie taki cykl zadań, które staram się wykonywać dosyć regularnie, raz na 2 miesiące, czy raz na kwartał, w trakcie którego spoglądam do mojego budżetu domowego i stwierdzam, że fajnie byłoby wygenerować jakieś 200-300 zł dodatkowych oszczędności lub po prostu znalezienie dodatkowych pieniędzy. Zgodnie z GTD staram się robić regularne przeglądy również tego, co mam. I bardzo często okazuje się, że mam pewien sprzęt elektroniczny, czy jakieś rzeczy, książki, których po prostu nie potrzebuję. Które dostałem, albo które po prostu już przeczytałem, już więcej nie będę do nich wracał. Albo po prostu już przeczytałem pewne książki, nie będę do nich wracał. I wtedy jest świetny moment. Po prostu wziąć tą książkę i ją sprzedać. To okazuje się, że generuje dodatkowe oszczędności, ale pomaga też żyć prościej i oszczędniej. Jeżeli masz jakieś nałogi, na przykład palenie papierosów albo spożywanie jakiegoś alkoholu w sposób regularny, to bardzo szybko w budżecie domowym zobaczysz, jak wielkie to są kwoty w skali roku i miesiąca. Jak wiele pieniędzy po prostu tracisz na jakieś zwykłe, codzienne nawyki. To jest kolejny element, na którym możesz oszczędzać i zarabiać. Tak więc budżet domowy dla mnie osobiście był takim momentem, który dał mi bardzo dużą podwyżkę. Znaczy dużo więcej pieniędzy było w moim portfelu, chociaż nie zacząłem więcej zarabiać. To też inny aspekt. Jeżeli zauważyłem, że moje życie w jakiś sposób zaczyna drożeć, to znaczy zaczyna wydawać w różnych kategoriach więcej i były to kategorie istotne, bo na przykład pojawił się nowy członek rodziny. Ja akurat nie mam dzieci, ale jeżeli w Twoim przypadku by tak było, to szybko zauważysz, że na przykład jest jakaś kwota, której Ci po prostu w budżecie domowym brakuje. I w tym momencie możesz zacząć podejmować różnego rodzaju rozważania, co to zmiany pracy, zainwestowania w coś. A może się okaże, czego serdecznie Ci życzę, że kwota, którą wydajesz miesięcznie, jest dużo mniejsza niż to, ile zarabiasz. I być może każdego miesiąca masz jakąś większą kwotę, którą jesteś w stanie oszczędzić. A to już prosta droga do różnego rodzaju inwestycji. Chociażby w obligacje korporacyjne, czy innego rodzaju instrumenty finansowe. Dlaczego warto inwestować w tego typu rzeczy? O tym dowiesz się już w kolejnym odcinku tego podcastu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że dzisiaj ze mną byłeś. Mam nadzieję, że informacje, które staram Ci się przekazać, są dla Ciebie pożyteczne. Jeśli tak i uznasz to za słuszne, to pamiętaj, aby ocenić mój podcast w iTunes. To bardzo pomoże mojemu podcastowi pokazywać się wyżej, większej puli osób. Zapraszam też na YouTube. Tam również pojawiają się odcinki podcastu oraz moje filmy 360. No i pamiętaj wpaść na mojego bloga, ponieważ to jest takie główne centrum mojej działalności. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Cześć, na razie, pa!